Dumastolicy.pl, jesteśmy z Maciejem Wilanowskim po spotkaniu z MKS-em Ełk. Witamy, Maciej. Dzień dobry. Dałeś bardzo dobrą zmianę w drugiej połowie. Chciałeś coś udowodnić tutaj trenerowi, że zasługujesz na większy limit czasu? Wiadomo, że tak. Staram się każdą minutę, którą dostanę, wykorzystać jak najlepiej i pokazać, że mogę pomóc zespołowi. Cieszę się, że wygraliśmy, chociaż końcówka była dosyć nerwowa, niepotrzebnie. Wspomniałeś o tej nerwowej końcówce. Z czego to wynika? Bo trener twierdził, że troszeczkę macie za dużo chęci ambicjonalnych. A jak wy to odbieracie? Ciężko powiedzieć właśnie. Gdybyśmy wiedzieli, z czego to się bierze, to na pewno byśmy to wyeliminowali jak najszybciej. Wiadomo, musimy popracować nad tym, ale cieszę się najbardziej z tego, że wygraliśmy mimo wszystko. Zdziwiło was to, że Ełk będzie walczył do ostatniej minuty? Nie, na pewno nas to nie zdziwiło. Wiedzieliśmy, że nie przyjechali tutaj po to, żeby przegrać i nie położą się przed nami. Także wiedzieliśmy, że będą walczyli do ostatniej minuty, tym bardziej, że mogli wyciągnąć remis co najmniej. Ełk walczy jeszcze o utrzymanie. Możecie mu pomóc za tydzień już w meczu z Legią, która ma dosyć trudny terminarz w końcówce. To spotkanie będzie miało dodatkowy smaczek dla was? Wiadomo, że dodatkowy na pewno będzie miało, ale mimo wszystko tak czy inaczej staramy się w każdym meczu grać o 3 punkty, niezależnie od tego, z kim gramy. Więc czy to jest Legia, czy to jest inny zespół, tak czy inaczej wyjdziemy po to, żeby wygrać. Maciek, muszę cię zapytać o tą pozycję na boisku twoją, bo no, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, liczyliśmy na to, że będziesz więcej przebywał na tym placu gry. Nastawiasz się bardziej na przyszły sezon, że wtedy będziesz jednym z kluczowych zawodników tej ekipy? No myślę, że teraz jest jeszcze za wcześnie o tym, żeby rozmawiać, ale wspomniał pan o pozycji. Ostatnimi czasy tak, zdarza mi się grać bardziej na boku, ale najważniejsze jest dla mnie to, że gram. I czy to jest bok pomocy, czy środek, to nie ma dla mnie różnicy. Ważne, żeby grać. Jak najwięcej oczywiście. No tego tobie życzę. No, mam nadzieję, że dobrą zmianę lub też dobry występ od początku zajdziesz również za tydzień w meczu z Legią, na który zapraszam oczywiście kibiców. Ja również mam taką nadzieję i zapraszam wszystkich kibiców na mecz. Dziękuję bardzo.